kochani, zapraszam Was dzisiaj na przesłodki odcinek walentynkowy. Porównamy sobie dzisiaj dwa popularne sklepy, w których to zrobiłam zakupy. Pierwszy z nich to jest Pepco, czyli sklep, który jest praktycznie na każdym osiedlu. A drugi sklep, z którego przytachałam całą torbę zakupów, to jest Deals. A teraz, kochani, zobaczcie szybciutko, jak wyglądały moje zakupy, gdzie byłam, ile sklepów odwiedziłam, no i będziecie mogli zobaczyć, że byłam tam razem z Izą z Mega Dyskontu. Na początku wybrałam się, aby obejrzeć troszeczkę słodyczy i znalazłam mnóstwo przepysznych żelków. Również pojawiło się tam bardzo dużo świeczek i poduszek. Myślę, że to są takie dwa elementy, które świetnie sprawdzają się na walentynki. No i oczywiście kartki z życzeniami. No i nie możemy zapomnieć również o czekoladkach. Zastanawiałam się, czy czasem nie kupić tych poduszek, bo bardzo mi się podobały. Ale postanowiłam, że na początku wybiorę się do Dealsa. Jeden z moich ulubionych sklepów i dobra, przyznam się, zaszalałam tam. O wow, tadam! Zobaczcie, ta torba jest wypełniona praktycznie po brzegi. Postawiłam na kolor czerwony i biały, na fajne dodatki, ozdoby, no i oczywiście na jakieś przekąski. A że było tam mnóstwo słodyczy, to zabrałam jakieś żelki, jakieś pianki i fajne ciasteczka. No dobra, jak widzicie, torba jest pełna, ale ja poszłam dalej i znalazłam się w kolejnym moim ulubionym sklepie z dodatkami do domu, czyli w Pepco. Jak widzicie, w koszyku lądują już pierwsze rzeczy. Starałam się wydać tyle samo pieniędzy, co w Dealsie, ale jak to wyszło, zobaczycie w dalszej części filmiku, także oglądajcie do końca, bo w Pepco naprawdę było fajnie. No dobra, torby są pełne. Zobaczcie na to. O wow! I przyznam szczerze, że skusiłam się na poduszkę, ale na jaką dokładnie zobaczycie dalej. A tutaj tadam, tadam, pozdrowienie od Izy z Mega Dyskontu, która również zrobiła dla siebie zakupy. Każda z tych paczek kosztowała około 60 zł. Widzicie, obie torby są wielkościowo podobne i muszę je położyć sobie, bo są mega, mega ciężkie. To co? Zaglądamy do środka. Dobra, zaczynamy od Pepco, czyli od sklepu, którego po prostu uwielbiam. I od razu powiem, że jak to w Pepco, dużo jest rzeczy takich domowych. No dobra, biorę pierwszą rzecz. Może zacznę od tych najmniejszych. Czyli na samym dnie mam, uwaga, uwaga, przepiękną świeczuszkę. Myślę, że jest to przepiękny taki walentynkowy akcent. Ja tutaj wącham tę świeczkę i czuję jakąś taką wanilię albo coś takiego słodkiego. Ma przepiękny, zobaczcie, faktycznie kształt serduszka. Kosztowała około 15 zł. Dobra, zaglądam dalej. Tutaj mam takie nieco większe rzeczy, ale je zostawię na koniec. Dobra, coś dla prawdziwych domowników. Dla tych, którzy lubią ciepło i wygodę. Czyli super fajne klapeczki czerwone, walentynkowe. Co prawda nie ma tutaj serduszek, ale są takie fajne gwiazdeczki. Nie wiem, czy będą pasować do jakiejś wystrzałowej kreacji walentynkowej, ale myślę, że po domu w takich klapeczkach na pewno możecie chodzić. Są mega mięciutkie. Sięgam po kolejną rzecz, no i nie mogłam się powstrzymać i musiałam zabrać jeszcze jedną świeczkę. Piękna, elegancka i myślę, że pasuje nie tylko na walentynki, ale jak zrobicie sobie jakąś pyszną kolację walentynkową, no to z wielką ochotą chyba zapalicie taką świeczkę. No i powiem Wam szczerze, że ma piękny kolor, jest w szklanym pojemniku, sprawdzam cenę, około 7 zł. Ale jeżeli walentynki planujecie spędzić, na przykład oglądając jakiś film albo serial, to proponuję przykryć się takim oto przepięknym kocykiem różowiutkim, no i oczywiście mięciutkim. On ma tutaj takie frędzelki. Może spróbuję go wyciągnąć, to Wam go pokażę, jaki on jest gigantyczny. O rany, aż sama się nie spodziewałam! On jest mega, mega duży! Wow, no i powiem szczerze, że to nie jest kot dla jednej osoby, tylko ewidentnie zmieszczą się tutaj na przykład dwie osoby. No i słuchajcie, jak Wam jest zimno, no to można się tym opatulić, jest mięciutkie. Jak jest kocyk, no to musi być jeszcze podusia. Mięciutka, milutka, słuchajcie, idealna do przytulania. Można, słuchajcie, się nieźle tutaj do niej wtulić. Fajna cena, no bo ona kosztowała tylko 15 zł. Słuchajcie, mega tanio, ale ma przepiękny kształt. No i słuchajcie, z kompletem, z tym kocykiem, no to chyba będę planowała jakiś miły wieczór. Jak mówiłam, Pepco to głównie asortyment domowy, taki, aby wystroić nasze pomieszczenie, albo żeby się ubrać w coś wygodnego.
Teraz, żeby porównanie za chwilę z dealsem było sprawiedliwe, to ja Wam pokażę dokładnie, ile wydałam pieniędzy. Dokładnie za zakupy wydałam 67 zł i 70 groszy, w tym 70 groszy kosztowała reklamówka. I jaka jest moja ulubiona rzecz z tego domowego, powiedzmy, zestawu walentynkowego? Oczywiście ta podusia mięciutka, milutka. Myślę, że u mnie w domu na tej poduszce z chęcią położyłby się mój kociak. No dobra, no a teraz czas na dealsa. No i powiem szczerze, tutaj troszeczkę zaszalałam, bo torba jest zdecydowanie cięższa, ale wydałam podobną kwotę. Tylko, że w środku jest o wiele, wiele więcej rzeczy. Dobra, i od razu przyznam, że w środku tutaj mam również słodkości, no bo w Pepco raczej słodyczy nie dostaniemy. No dobra, zaglądam do środka. Co wam tutaj pokazać najpierw? Dobra, mam tą przepiękną ramkę na zdjęcie. Oczywiście widzimy tutaj napis Love. Z tyłu widzę, że jest otwierane, także bez problemu możecie wy włożyć swoje jakieś piękne zdjęcie. Dobra, w dealsie dostałam super fajne ozdoby walentynkowe, więc chyba od razu je sobie tutaj zaraz nadmuchamy. Są to super fajne balony, przeźroczyste, takich jeszcze nigdy nie dmuchałam i nie miałam, a do środka nich będziemy mogli włożyć konfetti, więc zaraz się przekonamy, czy faktycznie to konfetti będzie w tym balonie tak fruwać. Efekt powinien być taki, więc sprawdźmy to. Balony wyglądają w ten sposób. Póki co są takie jakby żółte, nie za fajnie to wygląda, no ale tutaj za to mamy przepiękne konfetti. Dobra, pytanie za 100 punktów. Jeżeli wiecie, to piszcie mi na dole w komentarzu, jakie to konfetti mam wsadzić tutaj do tego balona. No dobra, spróbuję jakoś je po prostu wepchnąć, no bo jak inaczej. Najpierw ich troszeczkę tutaj wezmę. Piękne serduszka czerwono-różowe i jeszcze jakieś tutaj takie holo są. Nie wiem, czy ja to powinnam najpierw trochę nadmuchać. Rany. Najpierw to może rozciągnę. No dobra, wciskam. A, palec mi utknął do środka. Ej, trochę jest tam tego w środku, ale zdecydowanie za mało, więc chyba poproszę o pomoc moje magiczne ręce. Ja tutaj to rozciągam. Iza, proszę, pomóż mi. Daj, dorzucaj to. Iza oczywiście z mega dyskontu dzisiaj pomaga mi to wszystko nagrywać. O rany, szybko! Nie mam już siły jestem, tego trzymać. Jestem, ale słuchajcie, skupiam się mega na dobra, pomocy. Chyba wystarczy. Ale nie wystarczy. Co ty? Dawaj, więcej. Nie mam już siły. Dawaj, jeszcze chwilę, wytrzymaj. Dobra, bo mi balon pęknie. Okej, okay, jest. Dobra, delikatnie to puszczam. Dobra, dzięki wielkie Iza, chyba się udało. I nawet wam powiem szczerze, że tego jest tutaj naprawdę dużo. Dobra, zaczynam dmuchać. Widzieliście to? O, ale mega fajne, to konfetti zaczęło się ruszać. No dobra, chyba jeszcze trochę muszę to dodmuchać, bo nie chcę takiego małego balonika. Uwaga! Jest! O, balon nie ucieka. Udało się! Mam nadzieję, że widzieliście ten super fajny efekt, gdy tam powietrze było w środku i te konfetti zaczęło tak, słuchajcie, jakby latać w środku. Balonik wygląda super, w zestawie mamy ich aż 10, więc spokojnie takimi balonikami możecie ozdobić swój pokój. Okej, okay, czas na coś słodkiego. Obiecałam Wam, że tutaj będzie coś do jedzenia i mamy to, tudum, tudum, coś, co ja uwielbiam, czyli pianeczki, o rany, a tutaj w ogóle te pianki są różowo-białe, więc pewnie waniliowe, o właśnie, ale coś jeszcze mam, czyli moje ukochane, takie kiedyś były malinki, a tutaj widzę, że to są serduszka. A jeżeli chcemy pięknie rozłożyć te wszystkie przekąski, no to do tego mamy takie miseczki w kształcie serduszek, białe w środku, na zewnątrz w pudrowym takim różu, takim szaro-różowym, wyglądają przesłodko, no i oczywiście one też były do kupienia w dealsie. Dobra, czas na test moich waniliowych serduszek, o rany, jak wyglądają przesłodko. Przepyszne, o rany, słuchajcie, tak szybko je zjadłam, bo one się aż rozpływają w ustach. To co, to ja może teraz poczęstuję moją magiczną dłoń, proszę. Miam, miam, miam. Proszę bardzo. Ale to są pyszności. Pycha, ja chyba na jeszcze jedną się skuszę. No dobra, to ewidentnie Wam polecam. O rany, słuchajcie, sięgnęłam jeszcze po te żelki i aż mi się w głowie zakręciło, one tak pięknie pachną. O rany, taką maliną, ale słuchajcie, wyglądają przepięknie, tylko że myślałam, że to są żelki, a to jest mega twarde, więc to chyba będzie jakaś taka pianka. Mhm, w środku jest biała, posypana cukrem, no i mega słodka.
No dobra, słuchajcie, trochę podjadłam, ale prawdziwe walentynki nie obejdą się bez jednej rzeczy. No jak myślicie, co to może być? Szczególnie gdy chodzicie do szkoły, chociaż teraz siedzicie w domu, to powinniście wiedzieć, że walentynki nie mogą się obejść bez takiej słodkiej kartki. No przyznajcie się, kto z Was dostał kiedyś taką właśnie piękną walentynkę? Ja tutaj akurat wybrałam taką śliczną, z czerwonymi serduszkami. Kosztowała chyba tylko 2 zł, więc jeżeli macie ochotę, możecie komuś taką walentynkę sprezentować. W środku mamy życzenia, no i oczywiście romantyczną, czerwoną kopertę. Z Pepo przyniosłam wielką poduszkę, gigantyczną, pamiętacie, tę białą. A w Dilsie nie było poduszek, ale za to mam taką słodką, jakby maskotkę, serduszko. Też może posłużyć jako taka mała poduszeczka, ale fajnie jest ją sobie na przykład gdzieś zawiesić w formie takiego bryloczka, na przykład do plecaka albo do piórnika. Dobra, i czas na ostatnią rzecz. Jest to takie przeźroczyste pudełeczko, a w środku mamy prawdziwe płatki kwiatów. Dobra, to czas na ostatnią niespodziankę. Ja to otworzę. Płatki są... Myślałam, że papierowe. One są jakby materiałowe. O rany! Jak pięknie! Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, możecie przystroić swoją szafkę, biurko albo powiesić sobie gdzieś to na jakiejś tablicy. No i słuchajcie, będzie mega romantycznie. Bardzo, tutaj jest jeszcze paragon z Dilsa i dokładnie, ja mam dokładnie 62 zł i 50 groszy. Jak widzicie, troszeczkę mniej niż Pepko, no ale było tutaj więcej rzeczy. A jeśli chodzi o Dilsa, no to nie mogę się zdecydować na tę moją ulubioną rzecz, więc wybieram baloniki, bo są mega fajne. Słuchajcie, nigdy wcześniej takich balonów z konfetti nie widziałam. No i oczywiście jeszcze coś pysznego do jedzenia. No i ja nie wybieram tych pianek marshmallow, tylko właśnie te takie fajne różowe serduszka. Dobra, i co ja teraz z tymi wszystkimi rzeczami zrobię? Oczywiście rozdam je w prezencie swoim przyjaciołom, może nawet komuś w rodzinie, a tę poduszkę mięciutką na pewno dostanie mój kociak. Na koniec zostałam z tym przepięknym balonem, no i czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi na dole, w jakim sklepie Wy planujecie zrobić zakupy walentynkowe? Planujecie jakieś fajne dodatki do Waszego pokoju czy też domu? A może bardziej postawicie na coś, co ja bym chciała, czyli na słodycze? Uwaga, uwaga, ważne ogłoszenie, jeżeli chcecie zobaczyć wielką walentynkową niespodziankę, wielkie surprise, to wpadajcie na kanał Mega Dyskont, bo tam razem z Izą mamy coś ciekawego dla Was. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!